Radio M 107,6 FM. Rozmowa poranka. 8 minut po godzinie, 10 minut, przepraszam, po godzinie 8. Dominika Szczawińska przy mikrofonie, a ze mną w studiu Radia M, metropolita katowicki, ksiądz arcybiskup Wiktor Skworc. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Witam panią redaktor, witam radio słuchacz. Księże arcybiskupie, śledzimy wszyscy to, co dzieje się w Watykanie. Media oczywiście też. Mówi się, że jedni jadą tam po to, żeby relacjonować, co faktycznie dzieje się na szczycie, który ma pomóc ochronie dzieci w kościele, bezpieczeństwu, walczyć z pedofilią, z homoseksualizmem, a drudzy mówią, że to jest antykościelny wyjazd do Rzymu, żeby naświetlić całe zło instytucji, jaką jest Kościół katolicki. Chciałam zacząć od takiego bardzo osobistego pytania. Jak ksiądz arcybiskup patrzy na te rzymskie wydarzenia, na to bardzo ważny moment w historii Kościoła? No niewątpliwie trzeba podziękować papieżowi, że zwołał takie spotkanie. My na to spotkanie też patrzymy z perspektywy Kościoła w Polsce, bo Kościół w Polsce bardzo wiele zrobił, żeby rozliczyć się z przeszłością, bo i w przeszłości były wydarzenia, które są naganne, które były przestępstwami i dlatego nasze stanowisko od samego początku było jasne, że się rozliczamy z przeszłością, że zero tolerancji do tego typu zachowań, przestępstw w Kościele. Dbamy, staramy się dbać o teraźniejszość i budujemy system prewencji. I nasz reprezentant, ksiądz arcybiskup Jędraszewski, pewnie w Rzymie o tym powie, bo tam będą wymieniane doświadczenia różnych episkopatów. Myślę, że po prostu poszczególne konferencje biskupów są na różnym etapie zmagania się z tym problemem, bo ten problem może być szerszy, może być węższy. Niektóre episkopaty już zrobiły wiele, niektóre mniej, ale myśmy zrobili już wystarczająco dużo, żeby tę sprawę wyjaśnić i żeby zbudować system prewencji. Ja oczywiście na to spotkanie patrzę z pewną także nadzieją, ale towarzyszę wszystkim zebranym modlitwą, bo to jest taka powinność. Myślę, że winniśmy wszyscy się pomodlić i za papieża, i za zgromadzonych tam. No i prosić Ducha Świętego. Duch Święty, on jest ogniem. Jeden z symboli Ducha Świętego to jest ogień. Oczyszcza, ale i zapala. Także niech oczyści, niech zapali do takich działań. I księże arcybiskupie, kto takie praktyczne mechanizmy będzie wypracowywał? Bo oglądamy zdjęcia, widzimy przedstawicieli 130 krajów, to są hierarchowie, to są księża, kapłani, biskupi. Natomiast sprawa w ogóle pedofilii, przestępstw, nadużyć seksualnych no, wymaga współpracy, żeby się z tym uporać. Jak to będzie opracowywane, żeby współdziałać, żeby to była nasza wspólna sprawa? Musimy odczekać na zakończenie tego szczytu. Tam w Watykanie, ale tak jak powiedziałem, my opracowujemy system prewencji i to się dzieje na płaszczyźnie metropolii, na płaszczyźnie diecezji i jesteśmy właściwie już wszyscy bardzo blisko takiego systemu, bo chodzi o to, że dzieci i młodzież powinni być bezpieczni zawsze i wszędzie, ale w tej przestrzeni, pani redaktor, trzeba determinacji całego społeczeństwa. I w sprawie zjawiska pedofilii, które jest niewątpliwie zjawiskiem społecznym, trzeba też zwołania takiego szczytu albo w Polsce, albo jakiegoś okrągłego stołu, żeby wszystkie środowiska, które zajmują się dziećmi, młodzieżą, żeby się zaangażowały w tę prewencję, bo Kościół sam tego zjawiska nie przezwycięży, nawet gdyby zrobił wszystko, co w naszej mocy. Ja mam przed sobą, pani redaktor, Rzeczpospolitą z 19 lutego, czyli świeże wydanie. Tytuł tego artykułu brzmi Pedofile częściej demaskowani i w pierwszym zdaniu czytamy. O ponad 1/3 wzrosła w ubiegłym roku liczba nadużyć seksualnych wobec dzieci. O prawie 1500 więcej. I oczywiście największy wzrost dotyczy utrwalania, posiadania, rozpowszechniania dziecięcej pornografii. To są wszystkie przestępstwa z artykułu
202 kodeksu karnego. Więc trzeba mobilizacji całego społeczeństwa, trzeba naszej też czujności. Jest taka w sieci taka instytucja dyżurnet, gdzie możemy pewne sprawy, które są, które można kwalifikować jako te przestępstwa, można zgłaszać. I tu trzeba rzeczywiście współdziałania wszystkich. Dlatego apeluję o taki okrągły stół, o taki szczyt także w Polsce, żeby wszystkie środowiska zebrały się i powiedziały, co my możemy zrobić właśnie w obronie, w ochronie młodzieży i dzieci. A oddanie głosu ofiarom, stworzenie takiej sytuacji, gdzie będą czuć się ludzie bezpieczni, żeby mówić o swoim doświadczeniu, żeby ich głos był potraktowany serio. No i potem pytanie jeszcze, czy właśnie te osoby, ofiary nadużyć seksualnych są do tego, mogę powiedzieć, predestynowane, żeby naprawiać sytuację Kościoła. Chciałam też zapytać przy tej okazji o Fundację Nie Lękajcie Się, która przyjechała do papieża z konkretnymi bardzo postulatami. Tak, pewnie te osoby mogą powiedzieć, mogą określić okoliczności, w jakich dochodziło do tego typu nadużyć. To niewątpliwie może wyjaśnić sytuację, a te rozmowy się prowadzi i papież zlecił te rozmowy przewodniczącemu konferencji episkopatów, arcybiskup Gądecki. Wiemy, że rozmawiał właśnie z ofiarami. Były to zawsze rozmowy w cztery oczy, ale ofiary rozmawiające z arcybiskupem Gądeckim nie chciały ujawniać swojej tożsamości, chciały zachować niejako dyskrecję. Wiemy, że to samo doświadczenie, przez które przeszły, było bardzo bolesne. I teraz jeszcze wspominanie i przeżywanie i znowu wychodzenie na scenę z całą tą przeszłością może być dla tych ludzi bardzo trudne. Dlatego tu jest też potrzebny pewien umiar i właściwie szacunek wobec ofiar. I dlatego też to postępowanie i zachowanie arcybiskupa Gądeckiego, który to zrobił w wielkiej dyskrecji, bez udziału kamer, bez dziennikarzy, wydaje mi się, że jest takim postępowaniem bardzo właściwym. Szacunek i powściągliwość wobec tego, co przeżyły ofiary. Współczucie. A jaki stosunek, czy jakie podejście do sprawców? Jest coraz wyraźniejsze takie społeczne oczekiwanie, żeby pojawiły się konsekwencje, kary, żeby zobaczyć, że takie rzeczy nie będą tolerowane. No, pani redaktor, z mojego doświadczenia, bo to możemy mówić bardzo ogólnie, możemy poprzestać na takich ogólnikowych stwierdzeniach, ale moja posługa biskupia jest prawie 21-letnia. 14 lat posługi w Tarnowie, jako biskup diecezjalny 7 lat posługi w Katowicach. I mogę powiedzieć tak, że kiedy była informacja o przestępstwie, zawsze była reakcja. I to adekwatna do sytuacji, do czynu, łącznie z zawiadomieniem prokuratury, łącznie z wydaleniem ze stanu duchownego. I tak po prostu trzeba działać. Księże arcybiskupie, skoro jesteśmy już w naszej archidiecezji w sprawach bieżących, to chciałam, żeby jeszcze w tej rozmowie pojawiła się ważna dla, myślę, wielu ludzi tu na Śląsku żyjących postać. Przeżywamy właśnie kolejną rocznicę śmierci. Ksiądz Franciszek Blachnicki, sługa Boży. To nie jest kwestia tylko tego, że procedury kościelne trwają, czekamy na beatyfikację, modlimy się i tak dalej. Można powiedzieć, że no formalności. Nie, to jest bardzo żywo w mentalności ludzi tu na Śląsku obecny kapłan. Na jakim etapie jesteśmy właśnie tego oczekiwania na jego beatyfikację, ale też po prostu życia jego charyzmatem? Tak, no postać żyje, dlatego że żywy jest ruch Świat Pożycie. I on jest w naszej diecezji obecny, rozwija się. Może nie tak bardzo dynamicznie, jakbyśmy chcieli, ale możemy powiedzieć, że domowy kościół się bardzo mocno rozwija. Dzieci Boże jest też taka gałąź i także ta gałąź młodzieżowa się rozwija. Widzimy tę dynamikę ruchu Światło Życie w naszej archidiecezji i w czasie wakacji, kiedy jest ta formacja i kiedy potem spotykamy się w katedrze na tym dniu wspólnoty, który właśnie przeżywamy.
Więc postać Sługi Bożego jest żywa w naszej pamięci. Modlimy się o jego beatyfikację. Więc my jako Kościół diecezjalny zrobiliśmy już wszystko. To znaczy wszystkie formalności, które są wymagane przez prawo Kościoła, dotyczą właśnie beatyfikacji, zostały spełnione. Teraz czekamy niejako na pewien znak ze strony samego kandydata na ołtarze, czyli ze strony księdza Franciszka Blachnickiego, Sługi Bożego, bo za jego przyczyną powinno się wydarzyć coś nadzwyczajnego w przestrzeni uleczenia człowieka z jakiejś bardzo konkretnej choroby. I właściwie podpowiadamy, módlcie się, wzywajcie do pomocy księdza Franciszka Blachnickiego, Sługę Bożego, i jeśli za jego przyczyną chory otrzyma tę łaskę zdrowia, to potem jest szansa, że to wydarzenie nadzwyczajne, cud, powiemy językiem kościelnym, będzie uznany przez kongregację i wtedy jest właściwie otwarta droga do beatyfikacji. Więc apel do tych, którzy potrzebują takiej pomocy właśnie w odzyskaniu zdrowia, żeby się uciekali do wstawiennictwa Sługi Bożego Franciszka Blachnickiego i żeby prosili go o pomoc, o wyjednanie przed Bogiem u Boga tej łaski powrotu do zdrowia. Kapłan, który bez wątpienia jest patronem odnowy posoborowej Kościoła, ruchów charyzmatycznych w Kościele. Nie można jego posługi zawężać tylko do samego ruchu Światło-Życie, czy potocznie do Oazy. Dziś faktycznie mamy do czynienia z takim znowu przebudzeniem wśród młodych ludzi Kościoła. Też ekumenizm był bardzo bliski księdzu Blachnickiemu. Faktycznie warto dotrzeć do tych środowisk. To są naprawdę tysiące ludzi w Polsce. Wiedzieć, halo, słuchajcie, Kościół jest w tym momencie, kiedy rozpoznaje jego świętość, módlcie się za jego wstawiennictwem? No, mówimy o tym, zachęcamy do takiej modlitwy, bo rzeczywiście ta oferta, którą stworzył ksiądz Franciszek Blachnicki, ona ciągle jest aktualna i to jest ta oferta formacyjna. I ona dotyczy właściwie człowieka na każdym etapie jego duchowego rozwoju, jego życia. Dzisiaj, jak pani zauważa, bardzo często rodzice akcentują edukację. Znaczy, chcą, żeby to dziecko było dobrze wykształcone, więc i zajęcia w szkole, i potem jeszcze zajęcia pozalekcyjne, pozaszkolne, jakieś kursy, jakieś dokształcanie. Ale sama edukacja nie wystarczy. Trzeba też formacji. I tutaj mamy bardzo piękną ofertę i dlatego zachęcam do takiego duchowego spotkania właśnie z Sługą Bożym Franciszkiem Blachnickim, z jego dziełem, które jest także na nasze czasy. Bardzo dziękuję dzisiaj za rozmowę. Metropolita katowicki, ksiądz arcybiskup Wiktor Skworc był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dobrego dnia. Szczęść Boże wszystkim. Rozmowa poranka. Radio M 107,6 FM.